Love me tender, love me sweet. Kurwa, chuj z tego będzie. Oj. Czekajcie, ktoś dzwoni. Kurwa mać. Dobra ludzie, wchodzi Adam. As a snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Dobra, 3, 2, 1, 0, start. Siemaneczko ludziska, what the fuck, z tej strony Adi oraz Ninecats. Nagrywamy o opłacie audiotelewizyjnej, którą ma nam nasze drogie państwo wprowadzić. Źle, wróć. Nagrywamy o opłacie audiowizualnej, która ma zastąpić abonament. A jak powiedziałem? Audiotelewizyjnej, audio telewizyjnej, tak? A, to pomyliłem się, bo to jest opłata taka bardziej globalna. Dopierdolą nam za wrażenia wizualne po prostu. I audio, za audio i za wizualne wrażenia nam chcą dopieprzyć opłatę. A ma to zastąpić opłatę abonament RTV, którego nikt nie płaci. No, tam bywają tacy, którzy płacą, w każdym bądź razie mało osób i szczerze powiedziawszy się nie dziwię, że tak mało osób... Myślałem, że powiesz i szczerze mówiąc się też zaliczam do nich. Nie, no, tak grubo to nie jest, prawda, ja jestem tam uczciwym obywatelem, trzeba... Ja szczególnie właśnie lubię najbardziej to, że wiesz, płacę tutaj za odbiornik telewizyjny w domu, ale sobie właśnie lubię jeszcze doliczyć dodatkowo za radio w samochodzie, wiesz, bo to jest jakby ta uczciwość tutaj taka podwójna jest, bo wiesz, że musisz, prawda? Oczywiście, no wiesz, to nieważne czy słuchasz, bo z tym abonamentem RTV to było... w samochodzie. No dobra, ale słuchasz załóżmy stacji czasami też typu takiego jak RMF, tych takich prywatnych, prawda? Nie. Poniekąd. Nie? No wiem o co ci chodzi. No nie słucham, ale wiem o co ci chodzi. Chodzi mi o to, że no po prostu... No to ty musisz płacić, no i tym musisz. Musisz płacić, no musisz płacić po czym. Masz radio, to musisz płacić. Masz, tak, i zwłaszcza jak słuchasz po prostu stacji Polskiego Radia. Na przykład Trójki. Wiem, że Trójki lubisz sobie posłuchać. O, lubię sobie Trójki posłuchać, tak. Lubisz słuchać Trójki, musisz płacić. Tak, ale tak naprawdę musicie, tak naprawdę każdy musi płacić, każdy. Niezależnie od tego, co słucha czy nie słucha. Możesz mieć ten telewizor czy radio i go nie używać i też musisz płacić po to. O, i właśnie do tego dążę właśnie. Mm-hmm. Moim zdaniem jest uczciwe, jeżeli ktoś tego słucha naprawdę, to powinno być taka opłata egzekwowana, ale nie tylko za to, że ktoś posiada telewizor, prawda, ogląda na nim sobie tam HBO tylko. Znaczy wiesz co, ja w sumie, tak szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy tak do tego bym podszedł, bo w sumie mówisz, że powinno się płacić za te programy państwowe, tak? Ale tutaj to jest troszeczkę absurdalne płacić za programy państwowe typu jedynka, dwójka. Nie mówię o tej trójce, która tam jakiś może poziom trzyma, prawda? Ale mówię o tym, na przykład jedynka, dwójka, telewizja nasza, gdzie no płacisz kurczę za co? Szczerze mówiąc, przecież to jest tragedia narodowa, co nie? Kultura też, historia. No wiem, ale szczerze mówiąc... Wiem, wiesz o co mi chodzi, no, po prostu płacisz za powiedzmy z całej tej palety programów, które masz do wyboru, to są prawdopodobnie najgorsze kurwa wybory, jakie można sobie włączyć w naszej telewizji, co nie? Do tego opłacasz tam stertę naszych celebrytów, które grają tam w setkach jakichś tam tasiemców, które występują w jakichś tam showach, co nie? Albo płacisz tym, jak oni się nazywają, ci co zapowiadają facet jaki film będzie. No wiem, anonserom, co nie? Znaczy, tym no płacisz i oni mają jakieś kontrakty w ogóle gwiazdorskie 60 tysięcy na miesiąc. Albo wiesz, albo utrzymujesz największe stado na świecie kabaretów, prawda? O, bo to nasza telewizja stoi też kabaretami, bo to musi być, wiesz, jak kurde, serial, kabaret, reality show, wiesz, prawda? I to jest ten cykl, który się, wiesz, tak zamyka w kółko i kasa na to leci. Ale to ja ci powiem jeszcze, ja to wszystko rozumiem, jakbym miał za to płacić, gdybym ja się na ten ich pakiet zdecydował i oni by mi go wtedy włączyli. Ja bym go sobie opłacał, prawda? Ale ja nie czuję potrzeby, mi go mogą wyłączyć, dla mnie to może nie istnieć. I to dlaczego ja mam za to płacić, prawda? Mm-hmm. To tak jakby ci powiedzieli, panie, płacisz pan za źródełko, które płynie w Szwajcarii tam 25 zł na miesiąc, ale to nic, że ciebie nie stać do tej Szwajcarii, nie chcesz tam jechać nigdy, ale wiesz, masz możliwość jakby coś napić z tego źródełka, prawda? Znaczy no wiadomo, że wiesz, teoretycznie to tak mówiąc absurdalnym jest połączenie jakiegoś tam formy podatku z jakąś usługą, z której ty możesz, na przykład wiesz, powiązanie podatku z telewizorem, prawda, który możesz wykorzystywać na milion innych metod, a teraz musisz płacić za program. Ale tak w sumie wiesz, teraz sobie pomyślałem, że równie dobrze to tak samo absurdalne jest połączenie, nie wiem, podatku z benzyną, co nie? Też w zasadzie z wszystkim. To jest, wiesz, ta opłata audiowizualna, no tak naprawdę, tak mówiłem ci wcześniej, ona moim zdaniem mogłaby się nazywać dowolną nazwę, mieć opłata za deszcz, opłata za oddychanie, opłata za seks z żoną, co nie, opłata za seks z chłopakiem. No po prostu opłata, no bo chodzi o to, żeby zdoić pieniądze, co nie, tak naprawdę, i myślę, że ten cel tu nikogo w ogóle nie obchodzi, za co to jest i wiesz, znaczy tych ludzi, którzy to tworzą tą ustawę, prawda, to im jest obojętne, ważne, żeby się tam licznik pieniędzy zgadzał, jaki zostanie pobrany. Co jest najśmieszniejsze w tym artykule, który przeczytałem odnośnie tej opłaty audiowizualnej, nazwa jest kurwa zabójczo-kosmiczna,
bo nie wiem, to rzeczywiście może być tylko za to, że masz oczy. A teraz się ta opłatę audiowizualną będziesz tylko płacił, jeżeli po prostu masz opłaty za prąd. Już nieważne nawet, czy masz telewizor w domu, bo to po prostu będzie dołączone do rachunku za prąd. To nieważne, to jest w ogóle już śmieszne, prawda, bo jakby czyli... prąd... Znaczy, no... No to wiesz, jest, nie wiem, no prąd daje ci, kurwa, nie wiem, no niekoniecznie, no to jest bzdura, po prostu to jest bzdura, w ogóle już nie ma tego jak wyjaśnić, bo opłata jest faktycznie audiowizualna, to sugeruje, że opłata jest za to, że otwierasz żadne oczy i obserwujesz sobie świat, co nie? Słyszysz, i po prostu to zapłacisz, no tak, tak to w zasadzie. Ja bym powiedział, stary, jestem głucho, ktoś jest głuchoniemy, to czemu ma to płacić? Tak, wiesz, to będzie niby tylko 10 czy tam 12 zł, tylko że najgorsze jest to, że wiesz, najgorsze jest, że jakby te pieniądze, czy ich będzie więcej czy mniej, zakładając, że one pójdą na tą telewizję i radio, to one nijak nie poprawią jakości tego, bo wiesz o co chodzi, teraz tych pieniędzy, nie wiem, niby jest za mało tych pieniędzy, a jest wydawana fortuna na jakieś takie durne programy. Jak ich będzie więcej, to będzie jeszcze więcej tych durnych programów, bo sorry, nie wierzę w to, że nasza telewizja publiczna wyśle tam jakiegoś Piotra Kraszkę czy kogoś do Nowej Gwinei, żeby kurwa obserwował gorylę na przykład i robił program naukowy, co powiem nie? Powiem ci, wiesz na co to idzie, stary? Na Kozidra, która zaśpiewa na koniec M jak miłość serialu. I tak, to są takie rzeczy, to jest kumoterstwo stare i płacisz takim starym dziadom, co siedzą w tej telewizji i mają rączkę myjene i kontrakty gwiazdorskie. Bo to wiesz, zawsze się podaje za wzór, podaje się tam tą powiedzmy BBC, prawda, angielską, tylko że kurczę, oni faktycznie, oni wiesz, robią jakieś programy naukowe, robią jakieś programy. Mają też te kanały typu tam kurwa jak się gotuje i nie wiem, gotuj z nami pedała, znaczy wiesz tam, no coś w tym stylu, co nie? Ale mają też masę takich rzeczy, które są coś bardziej wartościowe, no i poza tym to jest też dużo bogatsze społeczeństwo i pewnie troszkę inaczej odbiera nawet to, nawet jak tam trochę tych pieniędzy pójdzie na celebrytów, co nie? No ale popatrz, z drugiej strony 12 zł na miesiąc mało nie mało, prawda? Bo jeden tam z drugim, jak to policzysz w skali roku, to im się tam zbierze, wiesz... Trochę tych stówek się zbierze, że jeszcze w zasadzie, żeby korzystać z tych doznań audiowizualnych, to jeszcze musisz zapłacić gdzieś tam za jakąś kablówkę, czy tam satelitę, gdzieś tam za internet musisz zapłacić, co nie, bo tak naprawdę ta opłata, znaczy no daje ci tą możliwość, że sobie możesz zwykłą antenę postawić i oglądać, wiesz. Tylko powiem ci, że wiesz, tak patrząc, państwo narzucając tą opłatę audiowizualną, powinno dostarczyć każdemu telewizor. No właśnie. No skoro mam obowiązek, znaczy wiesz, muszę to zapłacić jest prądzie, za te... i nie patrzę już nawet, czy masz telewizor, tak. czy nie, no prawda? No bo wiesz, dobra, już prawda jest taka, że ma to być opłata za radio i telewizję, prawda? De facto ma to zastępować tą opłatę, czyli powiedzmy, że to jest to samo w innej formie. No to kurde, skoro muszę to zapłacić, to powinni mi ten pieprzony telewizor i radio postawić w mieszkaniu. Przynajmniej no tyle, prawda? Żebym wiesz, no. No właśnie, bo... Gro ludzi też w ogóle po prostu nie ma telewizorów, bo taki jest ich wybór życiowy, nie? Że oni nie oglądają telewizji i nie mają w ogóle. Ja znam takich młodych ludzi, nie? Nie mają telewizora. Wiesz, nawet ja już w ogóle coraz mniej szczerze mówiąc to oglądam, co nie, żebym w ogóle nie oglądał, ale coraz mniej oglądam z racji tego, że tam są po prostu bzdury. Ja ci powiem, jak moje życie radiowo-telewizyjne wygląda. Radia częściej, przyznam, słucham w samochodzie. No dobra, ale w domu telewizja jest u mnie tak oglądana, że ja rano pracuję przy komputerze do którejś tam godziny, załóżmy do 15, potem mam inne zajęcia, mnie nie ma w domu albo i tak nie siedzę, wiesz, przed telewizorem. Ja telewizor teraz, zwłaszcza w wakacje, włączam o 21. Chwilę sobie puszczę jakiś tam film, który mam na DVD czy na czymś, popatrzę godzinę do 22. No i tyle jest mojego oglądania w ciągu dnia telewizora. Wiesz co, bo wiesz, tak naprawdę to mi się wydaje, że powiedzmy ten czas telewizji w takiej postaci, jak ona jest, szczególnie ta nasza polska publiczna, to już po prostu minął. A ona tam się dobrze kręci, dlatego że wiesz, telenowele bazują na tam babciach i wiesz, kobietach wracających z pracy, oglądających to, a potem reality show bazuje na, nie wiem, wieś tańczy i śpiewa, co nie siedzi i ogląda. I to jest takie, wiesz, o co chodzi, natomiast to jest w ogóle nieambitne i myślę, że jacyś ludzie, którzy w ogóle gdzieś tam, nie wiem, jakoś tam, wiesz, że większość ludzi po prostu już jest, wiesz, wyrosła z tego, szczerze mówiąc, z formy telewizji, jaka obecnie jest w Polsce. Ale widzisz, ktoś musi te mordy tam za przeproszeniem wyżywić i teraz dowalą ci to do prądu, bez żadnej żenady, nie będziesz miał żadnego tam odwrotu, żadnej możliwości manewru, po prostu będziesz musiał płacić. Czy wiesz, żenujące jest właśnie to, jak państwo, wiesz, w jak łatwy sposób dokłada... Wiesz, jakoś sobie coś nazwie, dowali tu podatek, tu ci dowali za śmieci, tu ci dowali za deszcz, tu za tamto, tu za wamto, tu nie wiem, w Sopocie za to, że mamy molo, tutaj mamy góry, ładne widoki. Tu ci OFE przeniosą. No właśnie, tu ci jeszcze z OFE zabiorą pieniążki, cię będą łudzić tam przez parę lat, że fajnie się zbiera co nie na emeryturę, a potem oni ci to rozdysponują. Dokładnie, jak ja już słyszę, że masz płacić też podatek właśnie tak jak mówisz, od powierzchni dachu w domu, bo to deszczówka na niego spływa i wsiąka do ziemi, no to kurwa. To jest po prostu, wiesz, to są takie, już nie wiem, czy bym nie wolał, żeby tych nazw, nie padały te nazwy, tylko po prostu, nie wiem, jeden ogólny
ogólny podatek podnosić procentowo coraz wyżej, niż, to wiesz, są takie psychologiczne zagrywki, bo to oni liczą na to, że ludzie nie zauważą tego, że tu 5 zł, tam 5 zł, tu 10 zł. Wiadomo, że to lepiej brzmi niż naraz kurwa jebnąć komuś 2000, co nie? Ale tak naprawdę na jedno wychodzi w sumie, szczerze mówiąc. To jest takie żenujące, no bo wiesz, nie wiem, to jest takie desperackie, wiesz... Więc tutaj też czytam taką bzdurę, że wiesz, to się, że jakby większość Polaków oczekuje w tym artykule, o którym mówimy, co, na którym się opieramy, że większość Polaków oczekuje od państwa, wiesz, żeby to było w formie państwa, jak to się nazywa, czekaj, takiego, wiesz, w stylu Szwecja, Norwegia, opiekuńczego. Tak, opiekuńczego. Że takiego, no ale przecież to się, kurczę, nie wiem, jak trzeba być, nie wiem, na jakim świecie żyć, żeby liczyć, że w Polsce to się sprawdzi, że ktoś się tobą zaopiekuje. Pewnie. No bo to, wiesz, de facto wymagasz, żeby się ktoś tobą zaopiekował, czy to jest jedna osoba, czy państwo. No sorry, ale daj spokój, jak u nas cię, kurde, nie wydoją do zera, to się na pewno nikt nie zaopiekuje. Zauważcie, no. Zauważcie, że w Polsce jest tak, że każda instytucja, na przykład weźmy Urząd Skarbowy, ona nie jest de facto po to, żeby z założenia uznawać, że tam podatnik jest niewinny, tylko oni z założenia po prostu szukają że winnych jest winny, podatników. Tak, wiadomo, tak, wiadomo, jesteś winny. No, jak ty jesteś traktowany, jak wchodzisz do co tam 10 biura w ogóle w Polsce, do urzędu? Nie, no jasne. Jesteś traktowany facet jako, wiesz, zło konieczne, które musiał tam wejść i które no muszą służyć z łaską. To jest tak, wiesz, nakładanie fotoradarów i nakładanie im od góry budżetu, jaki muszą zrobić, prawda? No właśnie. To jest, wiesz, powiedzmy, już jest wpisane w budżecie gminy, że ten fotoradar zrobi tam, powiedzmy, 100 czy 200 tysięcy, prawda? Co jest troszkę absurdalne. Wiesz, i to z roku na rok coraz więcej ten fotoradar ma robić, a teoretycznie przecież skoro byłby skuteczny, to robiłby coraz mniej, bo ludzie by wiedzieli, że on tu stoi, że trzeba jechać wolno i by robił coraz mniej, a on ma zarabiać coraz więcej, więc wiesz, oni to jest... Oni jeszcze te fotoradary stawiają w takich miejscach, gdzie teoretycznie fajna jest droga, szłoby, wiesz, sobie jakoś kulturalnie pojechać, a ci ograniczenie rąbną 40 nagle, no. No wiesz, no ten fotoradar to jest naprawdę nic innego jak ta opłata audiowizualna, tak w innej formie. Po prostu gdzieś te pieniądze gdzieś indziej idą, ale też chodzi, żeby nam zabrać, no wiesz, prawda, tak... No nie ukrywajmy tego, nasze państwo jest teraz tak nastawione na dojenie obywatela i tyle, no i tego niestety... No i na takie zasadzie się trochę kręci, co nie? Na takie zasadzie się kręci, wiesz, troszeczkę, że... jakby to się działo tam, nie wiem, w którym wieku, to niestety, tak jak jest teraz taki stan w Polsce, a tylko mydlenie oczu ludziom przez, wiesz, władzę, że jest zajebiście, zajebiste słupki, to tamto, ne? To niestety, ale już by były kosy, wiesz, na sztorc postawione i by była rewolucja, facet, głowy by tam spadły na wiejskie i tyle. No bo no, to jest, no w takich czasach, wiesz, dawniejszych, to by była rewolucja, niestety głowy by musiały spaść, tyle. Bo to już się robi normalnie ucisk, facet, obywatela. Ja się czuję z każdej strony represjonowany, wiesz, o co chodzi, tylko płacić, zabierają, płacić, wszystko drożeje, wiesz, ne. Tak, wiadomo, że ludzie, normalni ludzie o tym może mało czytają, mało tego, bo jakby jesteś przytłaczany jakimiś różnymi głupimi informacjami o tym, jak się tam jakaś celebrytka ubrała, jak się ożeniła, kto z kim zaszedł w ciążę, co nie, kto lepiej gdzie tańczy, to jest takie, wiesz, przytłoczenie tym całym takimi pierdołami, że gdzieś tam umykają te, wiesz, też jak tam w wiadomościach, to też tam ci przekażą milion jakichś głupot, co nie. Media i biznes chcą nami kierować, prawda? Tak. Cisną głupoty ludziom do uszu, a potem puszczą jakiś serial, w którym, kurwa, rodzinka jest zajebista, zajebiście ma w mieszkaniu, facet zajebiste autko, w ogóle w domku mieszkają i taki Polak na to ulokują patrzy. Ulokują ci w tym jeszcze, wiesz, ulokują ci w tym jeszcze sporo produktów. No właśnie. Co byś wiedział, że musisz pić jogurt Danone, jeździć Dacią Logan i coś właśnie. Tam jeszcze. Co taki nie Polak co na to patrzy, ja na to patrzę, nie jestem, nie uważam się, że jakiegoś facet, nie wiem, biedaka, nie. Jakiś tam średnia klasa jestem, ale tak na to patrzę i mówię, ja pierdolę, gdzie jest taka rodzina w Polsce. Ale wiesz, bo też właśnie czytam teraz ten artykuł cały czas, tutaj też coś pisze o tym, że tam, wiesz, w komentarzach o tym, że wiesz, niby polska telewizja nie może przerywać programów na reklamy, i tak robi, bo tam nieraz podobno jakieś przerwy, na przykład tną kabarety, wiesz, na jakieś tam części, że niby to jest inna część, co nie jest przerwa na reklamy, ale też pomyśl, bo to już, to jest jawne walenie w chuja, co nie, ale sprawa... tych lokowania produktów w czasie serialu, czy to nie jest przerywanie na reklamy? No sorry, jak ja mam reklamę, potem oglądam serial, w którym co 10 minut widzę reklamę, no to nie jest przerywanie czegoś na reklamę? Tylko ci napiszą, że audycja zawierała lokowane produkty i tyle. I to jest takie, wiesz, tak... To jest reklama cały czas. Tak bezczelne, proste obejścia jakichś, wiesz, przepisów, że w ogóle... Wiesz, o co chodzi? Jak... Ty byś założył swoją tam, nie wiem, kurwa, telewizję, czy nadawał w internecie i byś to przerwał, to by się zaraz dojebali do ciebie, bo za tobą nie stoi banda prawników, nie stoi tam Bóg wie coś, by się dowalili, co nie? A tu wiesz, i piwo można reklamować, i sram, to i wam to wszystko przejdzie. Mimo, że nie wolno, to wszystko tak naprawdę da się jakoś wcisnąć. Obejść. Ja ci powiem, że niestety nastały takie czasy, że telewizja, radio, jak nie są siebie w stanie same utrzymać, to niestety, ale powinny upaść.
No nie, no jasne, no wiadomo. Albo pewnie żyją z reklam, z jakiegoś tam, bo są dobrzy, no, z produktu dobrego, no albo no, bardzo wiesz, przepraszam. Szczerze mówiąc, ja myślę, że polska telewizja przetrwałaby spokojnie bez tego abonamentu, który i tak jest, wiesz, ten abonament i tak jest znikomy. Znaczy wiesz, znikoma część ludzi go płaci. Powiedzmy, że go płaci tam, nie wiem, 20 może procent ludzi, którzy go muszą płacić. Jeżeli oni by zrobili jakieś cięcia tam, wiesz, wypieprzyli połowę niepotrzebnie zatrudnionych, jakieś tam reformy, coś, to oni by się spokojnie utrzymali, skoro utrzymuje się Polsat, utrzymuje się TVN, które tak szczerze mówiąc nie są wcale lepsze, co nie, od w tym momencie się niczym prawie nie różnią od jedynki i dwójki, to by się spokojnie utrzymały prawdopodobnie, co nie, więc wiesz, wątpię, żeby to stanęło na przeszkodzie. Pewnie by to jeszcze jakąś zdrowszą formę miało, co nie? Znaczy, wiesz, ja rozumiem dofinansowanie, bo to może nie tak działa, bo tak, że jest jakieś TVP Kultura, jest jakieś tam Radio Trójka, to powiedzmy nawet nie, ale jest jakaś jedynka, dwójka, gdzie są jeszcze bardziej niszowe sprawy. No to ja rozumiem, że to trzeba dofinansowywać, bo to się w takich czasach, jak żyjemy, to się nie utrzyma, co nie? Tak, jak wiesz, tam pewnie jakaś opera też może mieć problem z utrzymaniem się, co nie? Ale to są zupełnie inne sprawy. Jest różnica, nie wiem, dofinansowywać operę, a dofinansowywać, no właśnie, nie wiem, stado gwiazd, które sobie i tak świetnie zarabiają, grając w serialach i filmach na przykład. Pewnie, kurde. I też są zupełnie inne pieniądze, bo ja podejrzewam, że kasa, która idzie na utrzymanie jakiegoś tam aktorzyny grającego w jakimś tam telenoweli, to pewnie utrzymałaby nie jeden teatr, po prostu taki niszowy przez cały rok, co nie? Ale też patrz, nie ukrywajmy tego. Gra idzie o, powiem ci, niemałą kasę, bo jak załóżmy by 15 milionów Polaków, że 15 milionów mieszkań jest, które mają prąd, a na pewno jest więcej, bo to pójdzie do każdego, które, wiesz, płaci rachunek za prąd. A niektórzy ludzie mają po 3 mieszkania, niektórzy po 2, niektórzy... To sobie pomyśl. To też są firmy, to jest za każda firma dostanie przedsiębiorstwo. To sobie pomyśl, że malutką kwotę podam, 15, załóżmy, milionów jest takich miejsc, nie? Razy 12 zł, to co miesiąc mają 180 milionów, nie? A na pewno jest tego gro więcej, co miesiąc. Czyli mogą sobie premię wypłacać, mogą sobie, wiesz, płacić kontrakty gwiazdorskie i wszystko się pięknie kulane. Tak, i ty, wiesz, założę się, że po prostu to nijak nie wpłynie na jakość naszych wrażeń audiowizualnych, które nam dostarczą. Oczywiście, że nie wpłynie. Wręcz nawet, chcieli... ja ci powiem nawet tak, że to po prostu działa. Jeżeli oni te pieniądze będą mieli pewne, nie będą musieli nawet już żebrać o to w telewizji, żeby płacić ten podatek, to po prostu oni położą lagę na wszystkim i będą, wiesz, dbalić dalej 1500 odcinek M jak miłość. Jasne, i kasa się będzie kręcić, no po prostu po nie będzie żadnych wymogów, to będzie działać samo z siebie, co nie, po prostu, wiesz. Aż powinni, jak już wywalić połowę tych, kurczę, śmiesznych konferansjerów, że tak powiem, i kupić jakieś dobre produkty, je. Zamiast płacić tym jełopom, to po prostu pokazywać ludziom jakieś fajne programy, a nie? No pewnie. No, ale to już, wiesz, nie ma co gadać. Myślę, dalej, że nie doczekamy tego, bo widać, że podejście jest nie na tym polega, żeby poprawić jakość telewizji czy radia, tylko podejście jest na tym, żeby poprawić ściągalność kasy. Co tak. Także. Starczy tylko powiedzieć, że w ogóle jak już zapętlamy się w problemy podatków i tak dalej, pomyśl, że takie Stany Zjednoczone nie mają VAT-u, stary. No i da się, co nie? I da się, nie? Da się. Czyli wiesz, ach zresztą tak. Co tu będę. Ale wiesz, bo to też nie jest tędy, to nie jest też rozwiązanie problemu, bo są takie kraje tam jak Dania czy Bóg, jakieś inne, które mają te podatki dużo większe niż my i tylko, też się da. Też się da, tylko że tam znowu i tak jest stopa życia o wiele wyższa, wyższe są zarobki. Nie, no, wiesz, metody dojścia do dobrobytu są przeróżne, co nie? Przeróżne, nie? Tylko nie, kurczę, jakby mówić... podstawa jest jakby uczciwość u władzy, chociaż jakaś tam częściowa, to jest podstawą po prostu tego wszystkiego, co nie? No właśnie, nie może być tak, że też ci tutaj mydlą oczy, a my mamy 23%, ale ktoś ma 40%. No dobra, ktoś ma 40%, ale tam sobie tylko ludzie jakoś żyją, kwoty, prawda? Od jakiej kwoty na przykład. Tak, tak, nie, no jasne, no pewnie. To jest parodia. Dobra, ludzisko, kończymy, bo naprawdę... Moglibyśmy tak sobie ciężki gadać, temat debatować na wakacyjne, właśnie. Co, nie? Ciężki temat. Najlepiej by tu teraz było, wiesz co zrobić, takie Skype line, żeby ludzie do nas dzwonili, żeby to było wszystko online i żebyśmy z nimi zadawali pytania, z nami. Ale o ile to nie jest, wiesz, za ciężki wakacyjny temat, bo to jest trochę taki przyduszny. Tak, by się znalazł, prawda, myślę. Może musimy się rozejrzeć za takim jakimś taki, wiesz, kanałem online. Live na Twitchu czy coś, ale wiesz, zamiast Twitch jakiegoś może, słodkiego pieprzenia o jakichś głupotach, to wiesz. Ale na Twitchu musisz grać w coś, nie? No to grasz tam w tle, co nie, kurwa, w Tetrisa i wiesz. I gadasz. I gadasz. Dobra, kończymy. No dobra, coś tam wymyślimy pewnie kiedyś. No na razie, ludziska, trzymajcie się, siemaneczko, pa.